Olsztynku zakończyły się trwając od piątku międzynarodowe mistrzostwa strefy przygranicznej w piłce nożnej. Ich celem była sportowa rywalizacja, ale równie istotne było nawiązywanie relacji młodzieży i środowiska szkoleniowego z Polski i Rosji. Rozpoczęcie mistrzostw poprzedziła solidna rozgrzewka na płycie boiska olsztyńskiej Olimpii i odegranie hymnów Rosji i Polski. Do hymnu. Olsztynek ma świetną bazę, to przede wszystkim, to jest pierwsza rzecz, ale jeszcze ważniejsza ma ludzi, pasjonatów sportu i ma trenerów i ma swoje drużyny. Wśród 16 drużyn, które dzisiaj tutaj występują, dziewcząt i chłopców w wieku 11-14 lat, może i młodsi się zdarzają, są dwie drużyny z Olsztynka, drużyna dziewcząt z dużymi sukcesami i chłopców również, które tutaj wystąpią, są drużyny z województwa pomorskiego i jest 8 drużyn, czyli połowa z obwodu kaliningradzkiego. Bardzo się cieszymy, że na naszych obiektach są takie zawody międzynarodowe, są to pierwsze tak duże zawody, gdzie występuje 16 drużyn w dwóch kategoriach wiekowych, 12-latków i 14-latków. Dziś gramy mecze przyjaźni, drużyny są połączone, mieszane, polsko-rosyjskie, a jutro już będzie właściwy turniej, 24 mecze. Podzielone drużyny, zespoły są na 4 grupy wiekowe, dziewczęta 12-letnie, 14-letnie i to samo chłopcy. Będzie finał. W poszczególnych grupach będą 4 mecze. Pogoda nam dopisuje, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, przygotowaliśmy obiekt, myślę, że dobrze, nie powinni narzekać. Mamy nawet radę na słońce, ponieważ dużo wody mineralnej zakupiliśmy. Dzieci i także przyjaźń dwóch narodów mieszkających obok siebie na pewno zbliża ich i bardzo się z tego cieszymy. Na każdych zawodach sportowych zawodnicy mają tylko jeden cel. Jestem Martyna Dąbska z województwa pomorskiego, z Nowego Stawu. Chcielibyśmy wygrać, jak każda drużyna inna. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia od 6 lat organizuje zawody piłkarskie w Polsce. No mamy wiele różnych dziedzin, w których jesteśmy aktywni. Wiele aspektów tej naszej działalności jest, ale na pewno bardzo ważną, takim priorytetem jest wymiana młodzieży oraz organizowanie spotkań czy takich turniejów, które wpisują się w ideę wymiany młodzieży. W tym momencie te dzieci nie będą myślały o tym, czy ich kolega z drużyny jest Polakiem czy Rosjaninem, nie będą myślały o pewnych różnicach kulturowych, ale o tym, żeby wygrać, żeby grać także fair play. Więc to jest po prostu taki bardzo dobry sposób na inwestowanie w przyszłość. Te mistrzostwa cieszą się dużym powodzeniem. No, przedstawiciele samorządu zawsze sobie chwalili współpracę z nami. Co rok odbywa się to w innym miejscu. Myślę, idea jest godna wsparcia. Rosjanie są bardzo zadowoleni z polskiej gościnności i dobrej organizacji imprezy. Nam bardzo нравится такое гостеприимство, с таким радушием все. И дети так все это запоминают, потому что на следующий, в этом году они еще зимой начали у меня спрашивать, когда мы поедем. Ну, мы приглашаем вас на следующий год на чемпионат мира в Калининград. Пожалуйста, приезжайте. Нам нужна дружба, чтобы дети веселились. Простые мы люди, дружим, все. Я пол Польши знаю. Burmistrz Olsztynka widzi wiele korzyści z organizacji tego typu imprez o międzynarodowym charakterze. To wszystko zostaje. Zostaje w pamięci. Zostaje w pamięci tych młodych ludzi, którzy tutaj przyjechali, kilkadziesiąt osób z Kaliningradu, dzieciaków, ale już na tyle, że tak powiem, dorosłych, że świadomych, gdzie są, gdzie przyjechali, z kim grają i z kim się kontaktują. Myślę, że będą jakieś znajomości z tego i przede wszystkim na długie lata już pozostaną im wspomnienia Olsztynka, młodzieży naszej, ale i naszego kraju, który jest krajem już mocno rozwiniętym i naprawdę mamy się czym chwalić. I taki obraz tym dzieciom pewnie pozostanie już na zawsze, myślę.